wszystkim. To znowu Punio 7. To dalszy ciąg Prince of Persia, dwa trony, którym nie skacze w przepaść, tylko po to, żeby musieć po raz drugi wykonać jak bolesny moment gry. Dobra, razem udało mi się nawet jeden piasek zaoszczędzić. Mamy nadal full HP, znaczy full HP, wszystkie upgrade'y. Więcej pułapek. Piaski, proszę, piaski. Jakiekolwiek. Mam nadzieję, że tutaj nic nie stoi nam na przeszkodzie. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby oszukiwać za pomocą piasków. Dobra. Jest taki, jak widzicie, że jak chcę cofnąć czas, wtedy łącznie kosztuje mnie to dwie sakwy. Okej. Okay. Gra się zlitowała. Myślałem, że to w nim nie jest powrotem. Do save pointa. Spróbuję to przejść bez spowolnienia, bo w których momentach to spowolnienie chyba może tylko psuć timing. Też bardzo możliwe, że musimy to zrobić bez spowolnienia. Ale w którym momencie one cały czas tutaj wirują? Jak, może jak ta bliższa będzie najda? O, dokładnie. Gdy ta bliższa była w najniższym momencie, to chyba był dobry moment. Śpiaski, proszę. Jakiś save point, please. Dobra. Tak, naciskam przycisk ataku, to proszę atakować, książę. To dla twojego własnego dobra. Dobra. Chciałem wspomnieć, że ogólnie wieża jako ostatni poziom, również nawiązanie do piasków czasu. Okej, mam nadzieję, że mnie nie zrzucisz. Dobra. Okej, to jest jakiś przycisk, cokolwiek by to miało znaczyć. Na początku spróbujmy z tym głazulcem. A, widzę, że tam coś jest, tylko jak się tam dostać? Myślałem się, że tamtędy. Nic ukrytego? Chyba nie. Dobra, brawo. Cokolwiek by to miało nam dać.
Kłanie. Ja atakuję, a pani mi przerywa atak i zadaje obrażenia. Jak niektóre elementy walki w tej grze są niedopracowane. Dobra, ups. Cześć, koledzy. Dobra, rozumiem, że to coś aktywuje pewnie, tak? Tak? Nie? Okej. Blokujesz. Ale nie zawsze. Dobra. Teraz tutaj. Tutaj. Pewnie ta muzyka nie brzmi zbyt poważnie. Nie to. Dlaczego mi to robisz, gro? Dlaczego mi to robisz, gro? Okej. Możliwe, że natknęliśmy się na jakiś błąd. Dokładnie. Jak co powiedziałem, na internecie chyba było wspomniane, że może być problem z jedną z wyskoczni. Jesteśmy tutaj. Dobra, wracamy tam i spróbujemy zrobić to jeszcze raz. Okej, PC Gaming Wiki poradziło mi, żeby obniżyć liczbę FPS-ów do 30 i to powinno pomóc. Zobaczmy. Pomogło. Problem jest taki, że teraz na podglądzie jak patrzę, to jeszcze jakoś tako wygląda, ale jak u mnie w grze, to czuję się jakbym grał na 15 FPS-ach. Max. A niestety nie mogę teraz zwiększyć liczby FPS-ów, bo to wymaga restartu gry, więc będziemy musieli dograć w takim stanie do najbliższego checkpointa. Okej. Oby był gdzieś blisko, bo tak w poprzednich mapkach jakoś tak srali tymi checkpointami, a teraz no już od pół godziny co najmniej nie ma żadnego. Mam nadzieję, że gra się zlituje. Dobra. Zresztą ile jeszcze tutaj może być tej mapy? Tego poziomu. Zadziwia mnie architektura tego. Istnieją mniej więcej zerowe szanse, że coś takiego byłoby w stanie się utrzymać, tak jak tu widać. Jeżeli wiecie, co mam na myśli. Dobra.
miało być. Już tutaj byliśmy. Teraz tam. Fiu! Dobra. Mam kontynuować od tego. 2 minuty gameplayu, żeby zacząć opowieść następnym razem. A zmarnowałem na nie kilka dni, bo zanim wróciłem tutaj, obniżyłem FPS-y, to jeszcze próbowałem zainstalować jakiś patch. Ten patch kompletnie zepsuł mi grę. Musiałem grę reinstalować. W końcu już nie miałem czasu tamtego dnia, żeby nagrywać i dlatego była przerwa jeden dzień. Dobra, wracam za chwilę. Dobra, ciekawe jak daleko jeszcze mamy do końca. Powiedziałbym, że pewnie raczej niedaleko. Powiedziałbym, że kompletnie nie pamiętam ostatnich bossów. Więc będziemy to trochę na żywca jechać. Albo na umarlaka. Zależy jak bardzo mi się uda to ogarnąć w czasie rzeczywistym. Dobra. Więcej łapek. Może nie. To była pułapka. Nawet nie ma odgłosów. Zazwyczaj miały odgłosy, że się chowają i... A tutaj nie miały. Chyba, że coś zjadło odgłosy. Dobra, ewidentnie jesteśmy z powrotem w pałacu. Fajny dywanik. Dobra. Myślę, że to jeden z naszych ostatnich widoków na Babilon. Mam kontynuować od tego miejsca, kiedy wrócę. Teraz. Halo, muzyka, gdzie jest muzyka? Była tam taka fajna muzyka i się przycichła. Dobra. Momencik, jeżeli tam wrócę, to ciekawe, czy muzyka się włączy z powrotem. Nie? Okej. Dobra, gdzie możemy iść? Tutaj mamy drzwi, tutaj mamy drzwi. Nie widzę za bardzo żadnych przycisków. Tutaj jest jeden przycisk. Możecie się zastanawiać, jak mogłam na to pozwolić. Tylu zabitych, a to jeszcze nie koniec. Imperium w gruzach, książę rzucony na ulicę i ścigany jak zwykły przestępca. Ale ja widziałam mniej czasu. I ze wszystkich widzianych przeze mnie zakończeń, to miało w sobie najwięcej nadziei. Bo książę miał w nim szansę do naprawienia wszystkiego, co uczynił. Patrzcie teraz. Zobaczcie, o czym mówię. Okej, zobaczymy. A teraz, gdzie ja mam te ostrze? Zerwan? A co chodzi? Na wypadek, jeśli nie będzie drugiej okazji. Ty bezczelna suko! Oferuję ci życie wieczne, a ty tak mi za to odpłacasz? O, będę się napawał twoim przekształcaniem. Witaj, książę. Nie, ona po prostu tak kocha ludzi. Wow! Serio? Dobra. Na razie przyjacielskie wymiany ciosów.
Dlaczego w ogóle próbujesz mnie zranić? Jestem nieśmiertelny. Nieśmiertelny możliwe, ale nie niepokonany. Niezniszczalny raczej. Okej, okay. Jest całkiem niezła kombinacja. Zapłacisz za to, co zrobiłeś moim ludziom. Zrobiłem im? Wszystko będzie teraz lepsze. Powinieneś mi dziękować. Żyją pomiędzy bezmyślnymi stworzeniami, służąc jedynie twemu szaleństwu. Oto cena postępu. No. Jest za późno. Może muszę również uważać na jego animację, nie tylko zrobić unik. Okej. Okay. Idziemy do fazy drugiej. Szybko i mądrze. Byłbyś świetnym wojownikiem mojej armii, ale dodanie ciebie do mojej kolekcji ciał będzie musiało mi wystarczyć. Cofnijmy może? Nie wiem, czy aż tak możemy sobie pozwolić na obrażenia. A więc co musimy zrobić? Au! Dobra, to się nie wydarzyło. Ale to się wydarzyło. Nie tak biegaj po to na ścianę, książę. Dobra, już prawie było. Dobra. Siła ofensywna ograniczona o połowę. Niektóre z tych głazulców wyglądają, jakby nie było przed nimi ucieczki. A nie. Dobra. To oznacza, że mamy ograniczoną liczbę czasu, czy za którymś razem przestanie uciekać? Co jeżeli tak zrobimy? Okej. Okay. Chyba zaczynamy z tej strony. Ewidentnie nie czuję się dobrze. Serio? Co to miało być? Dobra. Dobra. Tam. Kamero, proszę nie walcz ze mną w tym momencie. Huh?
No jesteśmy? O nie, ostatni piasek. Dobra. Widzimy się z powrotem w tamtym miejscu. I o, muszę nacisnąć przycisk. A może nie? Panu już dziękujemy. Nie to obiecał mi sztylet! Nie wiem, dlaczego zabicie wezyra cofnęło wszystkie piaski czasu, ale... Ale... Jeżeli nie będziecie o tym myśleć, to ma sens. Ten świat nie był mi przeznaczony. Ale są jeszcze inne. I znajdę swoje miejsce. Tak jak ty znalazłeś swoje. Na żadna blizna nie została. Bądź wolny, książę. Twoja podróż dobiegła końca. Jeszcze nie. Jeszcze nie. Co to jest? O nie. To zakończenie wewnętrznego wojownika. Wszystko, co twoje i mnie przynależy. I będzie. Moje. Dobra. Czeka nas finałowy boss. Sezon drugi, część druga, finał, zakończenie. Gro. Spodziewałeś, że kiedy zabijesz wezyra, ja po prostu zniknę? Ależ byłeś ślepy. Twoja wściekłość, twoja duma, twój egoizm, to one dały mi formę i ciało. Mogę istnieć nawet bez piasków, a bez wezyra mogę zająć twoje miejsce. Rządzić królestwem i nie ma absolutnie nic, co mógłbyś z tym zrobić. Mogę cię zabić. Fajnie, że ciuchy się również nam zregenerowały. Nie tylko ręka, ale i ciuchy od razu. Dobra. Umiejętnością manipulowania samym czasem miałeś szansę być największym królem, jakiego kiedykolwiek znał świat. Cóż za wojny mogłeś toczyć? Cóż za pomniki mogłeś postawić ku swojej chwale? Co za kobiety mogłeś mieć? Ale zawiodłeś mnie, książę. Stałeś się miękki, pełen współczucia. Moje próby przekonania cię do tego, abyś poszukiwał chwały, spełzły na niczym. Więc postanowiłem poczekać na odpowiedni moment, aby uderzyć. O! To miejsce skąd znamy. Nie zasługujesz na to, co dostałeś. Władza nad największym imperium na świecie. Ze swoją mocą mógłbyś rządzić światem. Zmarnowałeś to, książę. Ja zaprowadzę sprawiedliwość. Świat będzie mój. Jesteś tylko pasożytem. Nie zasługujesz na nic. Ale czyż nie zapracowałem sobie na to? Sądzisz, że byłbyś tutaj, gdyby nie ja? Ile razy cię uratowałem? Ile razy otworzyłem ci drogę? Ilu wrogów zabiłem? Przypominałem o twoim zadaniu? Wszystko, co ty robiłeś, to opłakiwanie swojego ojca, i Kailiny, i Fara, bo przecież to tylko tobie przytrafiają się takie złe rzeczy. Uuu, książę! Twoje słowa są puste i takie zawsze były. Jesteś samolubnym, zdesperowanym duchem. Jeśli jestem samolubny, książę,
to tylko dlatego, że ty taki jesteś. Jeśli jestem bezlitosny, odważny i nie mam zasad, to dlatego, że ty taki jesteś. Nie wziąłem się znikąd. Nie zostałem przywołany przez jakiegoś szalonego wyzyra. Jestem tobą. Jestem tobą. Widziałem złą drogę w swoich oczach. Odkupiłem błędy swojej przeszłości. Nie jestem już tą osobą. Pory roku się zmieniają, smaki się zmieniają, a ludzie? Ludzie nigdy się nie zmieniają. Oszukujesz sam siebie, wierząc, że tak nie jest. Nie walcz ze mną, opuść miecz. Przytul mnie. A więc chcesz mnie zabić? Pokroić mnie tak jak wszystkich swoich innych wrogów? Machaj mieczem, książę, widzieliśmy, jak dobrze to działa. Ty, miecz machanie zazwyczaj dobrze działał. Jakaż przemoc! Twój gniew tylko mnie napędza, więc muszę o to zapytać, czy naprawdę się zmieniłeś? W końcu wciąż tu jestem. Stoję przed tobą. Bardzo podobają mi się te lokacje z poprzednich części. Książę, opuść to miejsce. Cuchnie to smutkiem i okrucieństwem. Nie wolno ci gonić tego cienia. Odwróć się. Obudź się. Poprowadzę cię. Para stała się brzuchomóstwo. Brzuchomówczynią. Idziemy w kierunku światła. Nie! Co ty robisz? Nie ignoruj mnie! Nie zostawiaj mnie! Obudź się! Obudź się! I w ten sposób go zostawiliśmy. Wszystko w porządku? Fara, jakie ładne masz tekstury w cutscenkach. Książę, jeszcze jednej rzeczy nie rozumiem. Skąd znałeś moje imię? Czas na opowieść. Większość ludzi sądzi, że czas to rzeka, która płynie w jednym kierunku pewnie i prędko. Ale widziałem twarz czasu i powiem jedno. Ci ludzie się mylą. Czas jest oceanem w środku sztormu. Możesz się zastanawiać, kim jestem i dlaczego ci to mówię. Chodź, a ja opowiem ci historię, jakiej jeszcze nigdy nie słyszałaś. Pom. Ta gra kończy się cytatem z dużo lepszej gry. Dobra, to by było na tyle, jeżeli chodzi o trylogię Piasków Czasu. Tak to chyba można nazwać. W każdym razie, trzecia część nie jest też taka zła. Te wszystkie mechaniki, które zostały wprowadzone, generalnie całkiem nieźle działają. Walki myślę, że są trudniejsze nawet niż w wewnętrznym wojowniku. A bossowie, no fajnie, że jest więcej bossów niż w wewnętrznym wojowniku, ale te walki z nimi to trochę takie kanciaste są, trochę takie niedopracowane, sztywne bym powiedział. Więc no generalnie mieli dobre pomysły, trochę wykonania nie brakło. Te ostatnie poziomy też to takie niespójne są. Czasami są save'y co chwilka, jakby ma się wrażenie, że tu miał być jakiś poziom, ale nie było. Te problemy z tymi wyskoczniami. Więc tak, ta część jest dużo bardziej, powiedziałbym, taka... wadliwa. Ale mimo wszystko i tak całkiem niezła gra. Myślę, że zakończenie jest też całkiem spoko. Oczywiście wszystko musiało się ograniczyć do tych samych postaci, które były wcześniej w Piaskach Czasu, ponieważ czemu by nie? Ale mimo wszystko myślę, że to takie satysfakcjonujące i całkiem niezłe zwieńczenie tej trylogii. Dobra, poglądajmy sobie jeszcze napisy końcowe, posłuchajmy piosenki. Nie jest też tak dobre jak Time Only Knows. Ale też jest całkiem spoko.
Lead Hardware Compatibility Technician. To ten pan chyba nam zepsuł wersję na PC. Szanuję, że gra się uruchamia nawet w wyższych rozdzielczościach. 1400p bez dodatkowego grzebania. Co prawda menusy i cutscenki są trochę nie okej. Ale no, gra działa. Szkoda, że 60 klatek na sekundę tylko może wyciągać. Ale dobre i to. Dobra, to by było na tyle. W sumie nie miałem nic więcej do dodania. Blokowana broń specjalna, telefon rozpacz w menu pauzuj, że przycisk kierunku prowadzi prawo, lewo, góra, prawo, lewo, dół, góra, góra, dół, dół, góra, dół, dół. Okej. Okay. Ciekawe, jak miałoby to oznaczać. Dobra, zapomniałem wspomnieć o polskiej wersji. Ale jaka polska wersja, byli sami słyszeliście. Na końcu Boberek troszkę się postarał bardziej niż podczas reszty gry. Ale ogólnie nie umywa się do angielskiej. Dobra, to było na tyle. Dziękuję wszystkim, że oglądali. Może rok temu oryginalne Piaski Czasu i teraz Dwa Trony. I to tyle. Jeszcze raz dziękuję za uwagę. Do usłyszenia. Cześć.